Cześć, tu Ernest. Na karkołomnym kinie zaczęły dziać się szalone rzeczy. Naprawdę. Ale zacznijmy od tych normalnych. W karkołomnym kinie od kilku godzin leci zapętlona informacja o tym, że 14 grudnia o 20 w grze premierę będzie miała scena z, uwaga, Gwiezdnych Wojen. Tak, Fortnite i Gwiezdne Wojny pokażą nam jedną ze scen nadchodzącego filmu w karkołomnym kinie. Nie wiemy dokładnie, jaka to będzie scena. W końcu, jeśli to ma być wyjątkowa scena, to na pewno pokażą nam coś ciekawego. Zbiórka będzie już o 19.30, a sama scena zostanie puszczona o 20, 14 grudnia. Na pewno zrobię z tego live'a. Nie każdy będzie miał szansę to obejrzeć u siebie, więc zapraszam. Co ciekawe, możemy tutaj też wyczytać, że na premierze tej sceny pojawi się J.J. Abrams, reżyser, który stoi za tą częścią Gwiezdnych Wojen. W jaki sposób się pojawi? Już wam mówię, ale to, co zaraz zobaczycie, jest bardzo nietypowe. Ostatniej nocy kilku pracowników z Epic Games przeprowadziło kolejne testy karkołomnego kina. Na pewien serwer zesłali aż 6 postaci. 4 sobie stało w rzędzie, a 2 siedziało w sianie. Następnie po kolei sprawdzili, jak dobrze działa przekazywanie transmisji dźwięku na żywo na całą wyspę. Zobaczcie sami. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Go. Na koniec zatańczyli emotki w tym samym momencie i zniknęli z serwera. To był kolejny test funkcji, który przydadzą się na premierze sceny z Gwiezdnych Wojen. A dokładniej, twórcy gry sprawdzali, jak dobrze działa powielanie ich postaci z jednego serwera na każdy inny serwer w grze. Oraz jak dobrze działa system nadawania ich głosu na żywo do każdego w grze. Teraz powinno być już jasne, w jaki sposób pojawi się J.J. Abrams w grze. J.J. Abrams będzie prawdopodobnie postacią w grze jak każda inna, ale będzie miał możliwość mówić do nas na żywo. A do tego będzie widoczny na każdym serwerze, w tym samym miejscu i każdy będzie go słyszał. Może przy okazji premiery tej sceny omówi nam to, co tam zobaczymy. Albo przekaże jakąś ciekawostkę na temat dalszej współpracy Fortnite i Star Wars. Premiera tego filmu w kinach będzie w okolicach 17 grudnia. A 17 grudnia to wtorek, więc może 17 lub 18 grudnia będzie aktualizacja z nowym trybem i skinami, aby wydobywcy danych wcześniej nie mogli się ich dokopać. W końcu wtorki i środy to dni aktualizacji. W międzyczasie na karkołomnym kinie zachodzą kolejne zmiany. Coraz mniej tutaj stoi samochodów. Wszystkie wkrótce zostaną stąd zabrane. Do tego poznaliśmy treść plakatu, o którym wam wspomniałem kilka filmików temu. W różnych miejscach spotkacie taki oto plakat, zapowiadający premierę sceny z Gwiezdnych Wojen. I to tyle. Nie wiemy, czy ta współpraca zaowocuje jeszcze jakimiś skinami czy trybami, ale w końcu macie gdzie zaprosić swojego partnera lub partnerkę, jeśli nie wychodzicie z domu, albo lubicie grać w Fortnite'a. Okej, na ten moment to tyle na temat Gwiezdnych Wojen. Poza tym to Fortnite w nocy na swojego Twittera wstawiło takie oto zdjęcie na zmianę sklepu, ale te skiny nie pojawiły się w sklepie. To znaczy, że te oto skiny pojawią się prawdopodobnie już jutro, albo w ciągu kilku dni. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.